Organizatorem Sanatorium Dźwięku była Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ. Sanatorium Dźwięku to festiwal poświęcony muzyce eksperymentalnej i improwizowanej oraz szeroko rozumianej sztuce dźwięku, który odbywał się w Sokołowsku już po raz drugi. Sam festiwal nie tylko działał na zmysły, ale również pobudzał do dyskusji. W tym roku ten festiwal zmienił swoją formułę i prezentuje najbardziej poszukującą, eksperymentalną i awangardową muzykę i kilka scen muzycznych z Wiednia, Berlina, Francji. Więc oraz, tak jak Pani wspomniała, spotykamy się również z wieloma panelami, wykładami na temat dostępności takiej awangardowej muzyki poszukującej. Prezentujemy bardzo znamienne studio eksperymentalne Polskiego Radia, opowiadamy o nim, prezentujemy cztery wytwórnie niezależne płytowe z Polski i zagranicy, więc mamy do czynienia z wspaniałą ucztą kulturalną. Program festiwalu został ułożony w taki sposób, by zachować balans pomiędzy rozmaitymi tradycjami muzycznego eksperymentu rozwijanymi w ostatnich dziesięcioleciach, a tendencjami nowymi. Jako że Sanatorium Dźwięku ma na celu przybliżenie procesów ewolucyjnych, jakie zachodzą w obszarze muzyki eksperymentalnej, to do udziału w imprezie zaproszona została spora grupa twórców średniego i młodszego pokolenia, reprezentujących najważniejsze ośrodki artystyczne w Europie. Wyboru artystycznego dokonał Gerard Levy, który jest muzykiem znakomitym i który został zaproszony do tego projektu jako kurator i objął właśnie wyborem merytorycznym cały program przy moim współudziale. No i poprzez swoją praktykę zawodową wieloletnią i nawiązywane kontakty przede wszystkim za granicą udało się mu właśnie zaprosić tak znamiennych artystów, naprawdę znamiennych. Prezentujemy tutaj twórczość też Keitha Rowe, który odbędzie rezydencję artystyczną przez najbliższe 2 tygodnie, znakomity kompozytor i z którego twórczością niedługo i efektami tej pracy też będziemy mogli się tu spotkać. Uczestnicy festiwalu bardzo ciepło wypowiadali się na jego temat. Atmosfera jest przefajna, świetni ludzie, otwarci i gotowi też przyjąć nowych ludzi, nowe społeczeństwo. Atmosfera super. Same superlatywy. Polecamy. Można się w sumie wypowiadać. Znamy tutaj część jakby gości też już z wcześniejszych spotkań, także cały czas trwa integracja i bardzo miła atmosfera. Ale co nie przeszkadza, nam też poznawać co chwilę nowe osoby. Oczywiście, i to jest tutaj najfajniejsze. Gabriel Ferrandini z Portugalii, perkusista, znakomity, niesamowity koncert wraz z kolegą z Niemiec zagrali. Coś świetny, wspaniałego. No myślę, że wszyscy, koncert. Którzy byli, zresztą rozmawialiśmy po koncercie, wszyscy byli pod wrażeniem i to chyba dla mnie było clue jakby programu i bardzo się cieszę, że udało nam się zobaczyć. Warto było przyjechać. Oczywiście. Nietypowy klimat oraz genialna organizacja przypadła do gustu również lokalnym parlamentarzystom oraz prezesowi sanatoriów dolnośląskich. Tak naprawdę w tym miejscu ja byłam od długiego czasu. Pierwsze moje spotkania z tym miejscem to festiwale Krzysztofa Kieślowskiego. To takie pierwsze zapoznanie. No i współpraca i taka codzienny kontakt z Fundacją Sztuki Współczesnej In Situ. Więc to jest od dłuższego czasu. Natomiast no dziś kolejne wydarzenie. Dla mnie, laika, takie trochę nie do ogarnięcia, natomiast rzeczywiście miejsce, ludzie tutaj, którzy bywają, którzy przyjeżdżają, absolutnie wyjątkowi, wyjątkowe miejsce, do którego zawsze z przyjemnością się wraca. I to jest chyba magia tego miejsca, że zawsze chce się wrócić. Bez względu na to, co się tutaj dzieje, chce się wrócić, nawet przyjechać, pobyć, posłuchać ciszy, bo to głównie to, więc miejsce wyjątkowe. Serdecznie tutaj wszystkich zapraszam, naprawdę, ja tutaj bywam od długiego czasu i zawsze wracam. Ja słyszałem, że jeszcze w 2000 roku tu odbywały się bale sylwestrowe i teraz, kiedy patrzymy z góry, z wieży na to, co pozostało po tamtym okresie, to naprawdę burzy się w organizmie człowieka coś, że tak zostało to zniszczone. A festiwalowa muzyka przypadła do gustu? Tak, festiwalowa muzyka, zwłaszcza tutaj Japonka, która koncertuje i zaprasza do udziału wspólnie, także fantastyczny pomysł na to, żeby taki festiwal tutaj zorganizować. Jestem bardzo zadowolony, że jako podmiot samorządowy możemy wspierać tak cenne inicjatywy. Jak się panu festiwal podoba? Muzyka przypadła do gustu? Bardzo. Mamy szerokie tutaj klimaty muzyczne i myślę, że każdy może coś znaleźć dla siebie i ambitnego, i trochę lżejszego. Muzyczna uczta trwała przez 3 dni.